Można? Proszę. Widzę. Czołem, witam w starym wspaniałym świecie. Dzisiaj postrzelamy na strzelnicy. Na strzelnicy jeszcze będę miał włosy, a teraz już nie mam. Takie czary filmowe. Krótka wiadomość dla tych, którzy zamówili bluzy nasze z napisem Szmoc. Bluzy przyszły, musiałem jednak jeszcze szybko dokupić foliopaki, żeby każdą z tych bluz osobno zapakować dla was i wysłać, więc to trochę potrwa, ale mam nadzieję, że w środę, teraz, wystrzałową, już foliopaki doszły i właśnie są do was wysyłane te bluzy, powinny dojść do końca tygodnia. Jeżeli ktoś nie lubi napisu Szmoc, ale chciałby mieć naszą bluzę, to może mieć na przykład z logiem Starego Wspaniałego Świata, na dole w opisie filmu link do sklepu, polecam serdecznie. Tymczasem zabieram się. Zawalenie z grubej rury, takiej strasznie grubej i długiej. Zobaczycie, co to będzie. Czołem! Witamy w Starym Wspaniałym Świecie, wystrzałową środę. Dzisiaj będziemy walić wyjątkowo grubo i soczyście. Z rury. Zapraszam. Co tam masz? Grubą rurę. Słuchajcie. To ja się odsunę, żebyś się zmieścił w kadrze, no. Gips. Będziemy gipsować dzisiaj. Gips. Będziemy gipsować strzelbą jednorurową. Gips. Mike powiedział, że mam powiedzieć dwa słowa, ale ja nie wiem, co ja mam mówić. Więc zaraz po prostu pójdziemy rozkonserwować tą broń i grzmotniemy. Zapraszam. Wiecie, to jest broń nówka sztuka, użyczona nam przez sklep Saguaro Arms. Serdecznie dziękujemy. No i ona jest nowa, cała zakonserwowana. Jakbyśmy teraz zaczęli walić prochem, to... To zrobiłby się brzydki nagar i chcemy ją wstępnie przetrzeć. Do końca czy nie? Nie wiem. Strasznie długa lufa tu jest. Tu jest 32 i z hakiem cali. Czyli, to nie wiem, przeliczcie sobie 2,54 cm, jest 1 cal. Poradzicie sobie. I tu jest 32 z hakiem. Jak przeliczyć hak na centymetry, to nie wiem. Jedna chwila równa się dwa momenty. No trochę... Trochę tam rzeczywiście wyłazi jakiegoś smaru. Zaraz przepalimy też samymi kapiszonami ze 2-3 razy. Zobaczymy, co to będzie. Tutaj mamy takie fikuszne kominki od razu fabrycznie. Fajne, bo na małe kapiszony. Bardziej wytrzymałe mechanicznie są te kominki. Dosyć lekki spust. Co się tam brektasz? No ten dźwięk z tej rury to jest po prostu śmieszny. No słychać wylatujące powietrze z pustej rury, nie? To też nam mówi, czy mamy zapchany kanał zapałowy. Jak jest takie puf, to znaczy, że nie jest zatkany kanał zapałowy. Wglazłem w gówno. Smacznego. Wiecie co? Zgrabna jest ta broń. Bardzo szybko się człowiek do niej składa. Ona sama się, no, tu ma gdzieś środek ciężkości. Lekka jest. Tu ma środek ciężkości. Jest lekka, no bo to jest strzelba. I po prostu sama się składa. Moi drodzy, to jest bardzo ładna broń. To ja nie mówię nie dlatego, że nam sklep Saguaro ją pożyczył, tylko dlatego, że ona jest naprawdę bardzo ładna. Peter Soli różnie robi. Większość robi ładnych, ale zdarzają mu się też jakieś takie babole w moim odczuciu. Ale tu babola żadnego nie ma. Tu są bardzo ładne moletowania, bardzo ładne łoże drewniane, czarna oksyda, metalowa stopka, nie żadne jakieś gumowe dla mięczaków. Co ciekawe, jeden bączek do pasa, do broni. Może ją można tak, wiecie, po amerykańsku, jak żołnierze, tak wiecie, na pojedynczej smyczy nosić przez szyję i wtedy można się szybko złożyć. Ja tak nosiłem moją strzelbę, dwururkę co prawda. W Ameryce, jak się trochę zacząłem bać pumy, bo mi chodziła wokół obozu, to tak nosiłem strzelbę, że mi wisiała tutaj ten i była nawet jedną ręką do podniesienia. Kawaleryjsko trochę. No właśnie, tu jest jedna lufa zamiast dwóch, co powoduje, że mamy tylko jeden strzał zamiast dwóch strzałów, ale łatwiej celować, jeżeli nie strzelamy śrutem, tylko na przykład jakimś slagiem, pociskiem, to nie mamy problemu, że te lufy się zbiegają w różnych miejscach i każda strzela trochę inaczej. No tu jest jedna lufa, ona sama do siebie się zbiega. No i co tu jeszcze powiedzieć o tym? Kurde, no bo tu są tak, tu jest 32 i 5 szesnastych? Coś takiego, jakieś takie dziwne amerykańskie, imperialne. Ale są 32 cale z hakiem, a taka pełnowymiarowa dwururka, taka jaka ja mam, to jest 27 z hakiem, czyli z 5 cali dłużej jeszcze.
5 cali to jest jakieś 12,5 cm. Dodatkowego rozbiegu dla naszego ołowiu. No ładna jest, no. Wiecie co, ja stawiam, że to kurde będzie miało energii strasznie... Szmoc! Możesz mi tu na buta na... Wiecie, jak się nie chce, żeby się broń poniszczyła, to jak się ją operuje, to tu się butuje się. No, zawsze. Dobra, uwaga! Będziemy najpierw strzelać śrutem, żeby zobaczyć, co się stanie, bo to jest śrutówka generalnie rzecz biorąc. I tu jest taka cudowna miarka do odmierzania prochu i śrutu jednocześnie, bo całkiem niezłą zasadą jest to, że możemy objętościowo tyle samo wsypać prochu i tyle samo śrutu i powinno nam mniej więcej powinno nam dobrze walnąć tym śrutem. Oczywiście to jest potem jeszcze do poprawek, ale jeżeli tak chcemy mieć jakiś punkt startowy, to dobrze równo objętość. I tu nasypiemy do tego, tu widzicie, o, tu jest podziałka, może być jeden oz, jeden i jedna ósma oza i jeden, jedna czwarta oza. Oz to jest uncja, tak, skrajny oz. Oz to jest uncja, czyli jedna uncja ołowiu, 1/1 uncji ołowiu, 1/4 uncji ołowiu i do tego taką samą objętość prochu. Użyjemy proch szwajcarski 2F i użyjemy maksymalną tutaj z tych podziałek, czyli 1/4 uncji ołowiu. Dobrze. A teraz zobaczcie, ile tego prochu tu wchodzi. O Jezus. To dzisiaj nam pójdzie ta butelka kilogramowa? Mili. Damy koreczek? No to ten na pewno uszczelnia. Jezus Maria. O! Doszło do końca. Jest? Na pewno się oparło? Tak. Śrut. Do 2 rurek. Ale wiecie, do 1 rurki też się sprawdzi. Dużo tego, co? To się wytnie. Nie, nie. Jesteśmy na 30 metrach. Wyobraźmy sobie, że na tych 30 metrach... Pelikan. Że na tych 30 metrach jest wredny ptok z nożem. I chcemy go upolować i zjeść. Żeby sumienie było spokojniejsze, to sobie musimy wmówić, że jest wredny. I że ma nóż. Oprócz tego reszta się zgadza. Zobaczymy, jaki tu będzie rozrzut śrucin na 30 metrach. Z tej naszej strasznej rury! Z tyłu mamy gumowe opony. Ten śrut może do nas wracać. Kopichon założony. Nigdy z tego nie strzelałem. Nie wiem, jak tu celować po lufie. Będę celował po lufie tak, jak mi się wydaje. I będziecie widzieli, jak to wygląda, kiedy człowiek, który ma pierwszy raz w ręku broń, strzeli, tak jak mu się wydaje, na 30 metrów, ze śrutu. Dzień dobry. Lekki spust jest, wiecie? Tak troszkę z zaskoczenia strzelił. Chodźcie, zobaczymy. Celowałem tutaj. No i nasz ptak jest nieżywy, wiecie? On jest bardzo nieżywy. Raz, dwa, trzy, cztery w głowę. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 31, 31. Ty, dawaj, to w takim razie spróbujmy do tego samego żula strzelić z 50 metrów. Kurczę. Masz, robimy grilla. Rzecz jest taka, że nie mamy to bardzo dużo tych naszych tarcz dzisiaj, żeby zobaczyć rozrzut śrutu, ale mamy papierowe talerzyki o średnicy 8 cali, 20 cm, czyli coś, co na przykład Amerykanie używają, żeby testować sobie broń myśliwską. Jeżeli się trafi w obszar wielkości takiego talerzyka, to znaczy, że się trafi jelenia wirginijskiego na komorę. No, a dzisiaj użyjemy to do zasymulowania naszego ptaka z 50 metrów. Zobaczymy, ile śrucin wejdzie w naszego ptaka z 50 metrów. Co to będzie? Jakiego jelenia? Wirginijskiego. Zjadłem 2 takie. Tak czy tak? Tak, to jeszcze możesz drugi na wysokości głowy. W sensie, żeby to wyciąć, no? Ładniejsze? Kwadracik? Nie, kółko. O. Idealnie, nawet ma swojego irokeza. Nie wiem, ile to jest prochu, znaczy wagowo, ale to się potem przekonacie, zważymy.
Dobrze, wiesz, że mnie to żywo interesuje. No i szmoc mnie interesuje. No, wiecie, ja tak delikatnie i drewnianym tym stempelkiem, żeby nie porysować lufki w nowym gipsiku. Przy czym, uwaga, to jest jedna z niebezpieczniejszych czynności w broni czarnoprochowej, bo jeżeli będziecie tak złapiecie, będziecie pchali, to się może złamać i może wam wyjść ręką z drugiej strony, możecie mieć stygmaty. I to się zdarza ludziom. Ktoś już tak miał, nie? Tak, znam człowieka, który tak miał. Serdecznie pozdrawiamy. Przebił sobie łapę. Złamie się i się wychodzi z drugiej strony ręki. Drewniany najmniej pokiereszuje lufę, ale może najbardziej pokiereszować rękę. No żryj. Aż mi się młodość wspomina. Byłem w Ameryce z takimi sierucinami i mordowałem wszystkie wiewiórki. Potem musiałeś chyba wydłubywać tych wiewiórek, to nie średnio apetyczne. Potem było. Musiałem leżeć krzyżem w wiewiórczym kościele. Jak smakuje wiewiórka ze sierucinami? Wiesz co? Smakuje jak skunksiały szczur. Naprawdę. Naprawdę musiałeś być zdesperowany. Tak, no wiewiórka smakuje kurde ohydnie. A to ładne stworzenie, cholera, to w ostateczności już się ubija, nie? Ale ich było najwięcej. O, sztyw! Bezpiecznie! Moi drodzy państwo, z 50 metrów tutaj było na czole, tak i zrobiło. Ale tu tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. I to jest bez żadnego dopracowywania na ważki. To jest po prostu takie walnięcie na pałę i też bez celowania za bardzo. Czy z celowaniem, ale ja nie wiem, no ja tu celowałem. I działa, na 50 metrów działa, na 50 metrów wam tego kuraka tutaj będziecie mieli obiad. Uszczelonego. Nie dobierając specjalnie na ważki, po prostu sypiąc taką samą nawaszkę grubego prochu i drobnego śrutu i celując po lufie grzybkiem w kuraka, na 50 metrów będziecie mieli kuraka. Oczywiście takiego siedzącego. Latający to już jest inna historia. To będzie może w przyszłych odcinkach. Sprawdzimy. Jeszcze można by było na 70 metrów strzelić. Możemy. Teraz to zrobimy. Krwawe punkty na talerzu. Tak, to też nam pokazuje z tych 50 metrów, jak on tutaj daje. Wiecie co, ja nie robiłem poprawki na opad śrutu, więc trochę źle strzelałem. Ale jest raz, dwa, trzy. Jeżeli jedna śrucina zamorduje naszego kuraka, a powinna, taka powinna być zasada tego, że jedna powinna być wystarczająca, to on już umarł dwa razy, z 70 metrów. Dzień dobry. I mniej wydłubywania z mięcha potem jest śrutu. Moi drodzy, oczywiście to jest wszystko takie bardzo umowne. Nie idźcie do lasu polować w ten sposób, kierując się bezpośrednio poradami z moich filmów. Nauczcie się polować, zróbcie pozwolenie na myśliwskie. Wtedy będziecie wiedzieli dokładnie, jaki śrut dobrać, do jakiego ptactwa i tak dalej. Tu jest umowny ptak i umowny śrut. Dobrze, drodzy państwo, jesteśmy ciekawi, ile to jest ta nawaszka tego prochu. Ile to jest? A potem jeszcze zważymy śrut. Nawaszkę śrutu. Na śrutu to wiemy, ile jest. 1,14 uncji. Tylko to jest 19-granowa miarka i ja ją tak kurde... 30 razy. Do. No ładnie, 92,5 grana. 93. A to jeszcze możemy kontrolnie rzeczywiście zobaczyć, ile to jest śrutu. Wiecie, śrut śrutowie nierówny. Półtora uncji. Trochę kurde więcej. No. Bardzo dobrze. Dobra, wiecie co? W strzelaniu takim tutaj, naszym, na strzelnicy, dla was, wyższą środę, najlepsza jest jakaś taka namacalność, żeby coś rozpieprzyć.
No i właśnie, bo do kuraka papierowego tutaj można strzelać, ale może zobaczymy, czy Majku poluje nam urążone. Ziluxe, z 30 metrów strzelisz, co? Dobrze. No powiem Państwu, no nieżywa. Nieżywa jest cała w dziurkach. To było z 30 metrów. No cóż, sito tak zwane. No brawo. Dobra? Dobra narzeczka? No właśnie dociążona. Dobra, ale nic się nie napiłem, bo tam jeszcze ołów był. Dociążona. Mamy te nasze 94 grany grubego prochu. Grubego, no to 2F taki. No nie jest to 1F, to prawda. Tak, to jest po prostu do strzelbi karabinów bardzo dobry. Do długich lufa. I grubych kalibrów. To teraz, moi drodzy, strzelimy tak samo, tylko że inaczej, bo na 50 metrów. Nie. 70. Na 50. 50? Na 50 metrów! Ustawiony nasz żółty kacior aranżadowy. Kurde, panie Dzieju, trochę daleko. Czy 1,5-litrowa butelka aranżady przypomina wielkością kaczkę? Taką w dół. Uuu, kaczkę. Iha! Co tam, panie dyrektorze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, panie Dzieju. Ale oszczędność oranżady. Nie na mnie. Mniejszą ilością śrutów oberwała, ale jednak. No, jak najbardziej. Szanowni państwo, ta strzelba ma bardzo sympatyczny spust. On jest taki, dzień dobry. On nie jest taki... Szanowni Państwo, jak się strzela z broni, która ma twardy spust, to taka jest trochę walka jak z zatwardzeniem. W tej strzelbie zupełnie tego nie ma. W tej strzelbie ona strzela wcześniej, niż się człowiek spodziewa, że strzeli, ale nie za wcześnie, że jakoś, Jezu, tam w nogę sobie strzeliliśmy czy coś. Tak w sam raz. W sam raz, to prawda. Ohohoho, 600 gramów. On nie ma nawet, kurde... Kilograma nie ma. Super czuły, fajnie zaskakuje. Jest stary kapiszon, to zostawimy go. Chodzi o to, że wiecie, żeby nie tłuc... kominka. Kominkiem, żeby nie tłuc kurkiem w pusty kominek, bo się sklepie. 900. 650. 913. Jakby na to nie patrzeć, jest poniżej kilograma siła spustu w tej broni. Znacznie poniżej. No i co, jak wam się widzi, taka armata? Strzelaliśmy dzisiaj z drobnego śrutu, a w następnych odcinkach powalimy z loftki i ze slagów ciężkich, z jednolitych pocisków. Zobaczymy, ile się da z tego energii wykrzesać i zobaczycie nasze szalone eksperymenty. Polecam się na przyszłość. Jak chcecie zamówić bluzę, to na dole w opisie filmu jest link, żeby się poczuć częścią starego, wspaniałego świata, a trochę bardziej. Polecam się na przyszłość. Gips. Gips. Gips.